And you, what would be your story of humankind? Hej ho, witajcie w Humankind. Niestety wybitnie bojowa ta seria. Wojna za wojną, bitwa za bitwą. Nawet nie mam czasu się tutaj pobawić mechanikami innymi niż wojenne. Raptem mamy 85. turę, a tych odcinków już, nie wiem, z 10 było? Coś takiego. Także, no cóż poradzić, no atakujecie wy, wasze awatary, to muszę się bić. No i z uwagi na to, że popatrzyłem sobie, jak tutaj te siły wyglądają, to ja muszę szkolić wojska więcej. I doszedłem do wniosku takiego, no, że mam mało tych jednostek do walki dystansowej. Także tutaj zakolejkowałem 4 markabaty, a tutaj 2. Dzięki temu będę w stanie złożyć 2 armie, 2 takie poczwórne armie tych markabat, które gdzieś tutaj w centrum ustawię i będę w razie czego przesuwał pod jedno, drugie miasto, tam gdzie bitwa się będzie toczyła. No i mam nadzieję, że to mi jako tako wystarczy, żeby się wybronić. A w miastach będę trzymał tę piechotę. Także jedną mam armię tutaj. No, to jest druga z tymi łucznikami. I to trzecia, którą też pewnie uzupełnię 2 albo kusznikami, albo miecznikami. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. W każdym razie mogę wybrać zasadę, bo tam coś fajnego widziałem. Tu. Nie, tu w złą stronę. Tu idziemy w kierunku ojczyzny. Wiara na terytoria. Weźmy to. Niebawem też pójdziemy po... A tu by spadało, tu by spadało. No ale tu musi być strzałka, żeby to było takie klarowne. Na garnizon. O, to jest dobre. To też będziemy chcieli wziąć, jak tylko uzbieram tych punkciorów. Także spoko. Spoko. Pod tym względem spoko. Tych wpływów mam całkiem sporo, aczkolwiek jeszcze będę musiał wydać. Tutaj. Wyczaiłem kiedyś pewien manewr. I tutaj z uwagi na to, że bitwa była na koniec odcinka, to mogłem tutaj sprawdzić, czy dalej to działa. I patrzcie. Wycofaj się. No niby fatalnie, straciłem Urkesz, ale wróciłem się, Urkesz odzyskany. Czy to nie jest śmieszne i pocieszne? Już to kiedyś właśnie widziałem, to jest strasznie dziwne. To chyba tak obstawiam, wynika z tego, że jak się atakuje konikami i się do miasta wprost nie wchodzi, to potem można taki manewr zrobić. I tutaj zauważyłem te koniki i tak sobie wykombinowałem. I działa. No jest, kurde, strasznie silne. Tego boję się najbardziej. Co mi to dało? Mianowicie dało mi to, że mogę na przykład zbudować sobie tutaj częstokół. Zbudować, kupić bardziej. A mury mogę kupić? No też niby mogę, tylko czy nie, dam sobie radę. Bo i mam też turę, żeby się teraz tutaj wrócić. Tymi jednostkami z kolei, także to też jest dobre. A może tak, to najpierw, a te mury najpierw, a potem to. Jak pobuduję te pałace, satrapy, to przejdę do kolejnej epoki. No, gwiazdek też nazbieram trochę, to nie jest taki zły pomysł. Ale powolutko, powolutko. Stąd zabrałem te 2 markabaty i je tutaj przesuwam, żeby tu się kręcić. Bo chodzi o to, że ja tutaj zauważyłem, pełni nienawiści, silniejsi. Zieloni. Porównywalni, ale oni wszyscy w kupie, silniejszy i porównywalny, idzie pewnie pod Teby, albo tutaj pod Urkesz. Czyli będę walczył, no sam musiałbym być znacznie silniejszy, żeby być do tych 2 razem porównywalny. No dlatego robię tę armię. Trzeba tego pilnować, kurde, w mordę jeżę. Tak fajnie było, wygrałem te poprzednie wojny i się trochę się rozochociłem. Głód w mieście, gwiazdka estety. Cieszy mnie to, widzicie, już idzie. I to kurde, no tak jak... O! O to właśnie chodziło. No bez jaj, przyjacielu. Tedziu. Żądania. Dobra, olewamy to oczywiście. Niczego tam nie robimy, nie podejmujemy żadnej decyzji. Tak najlepiej. No nie, jeszcze sorą coś. O, czego on chce? Uważamy, że politeizm powinien... Aha, że ja mogę. Na razie niczego takiego robił nie będę. Niech to tam sobie wisi.
kompletnie niech sobie wisi. Cóż nam tutaj idzie? Gesaci i zwykłe łuki, no to spoko, ale widzieliście? Jest za duża przepaść między tymi jednostkami, o tym mówiłem od bardzo dawna. Niestety nie chcą tego naprawić, nie chcą tego zbalansować, albo chcą, ale nie umieją. No gdzie to ma 19, tamten 32, to jest przepaść. Chyba zbyt duża. Dlatego też ja grzeję po te kusze, bo po prostu dają ogromną przewagę. I to już jest kusza, tak. Łucznik angielski to jest kusza. A tu jest taki zwykły jeszcze. No to dobrze, że tego nie przestawiłem. On ma już dobre jednostki. Przepikana. Chciałbym to kupić na przykład. I chyba tak zrobię. A czekajcie, bo tutaj dotrą do mnie jednostki jeszcze. O! Niewierni. Pokaż szczegóły. No i tak nie, dobra, nie mam wpływów, to się nie bawmy tym. A jakbym, aha, dobra, patrzyłem te mury. Było 1300, teraz 1081. No patrzcie, jest silniejsze, ale jak dam tych, to będzie lepiej, tylko wiecie, na czym polega problem. Ja tu nie będę miał żadnych jednostek do walki dystansowej. Nie wiem, jak ja sobie tutaj mam dać radę. Kompletnie nie wiem. Dobra, wejdź mi tutaj. Za dużo tych bitew. Jak ja mam dość bitew, to znaczy, że coś jest tutaj nie halo. Zdecydowanie nie halo. O, to już jest takie jako tako przyzwoite, ale to ciągle, patrzcie, kurde, 20. Trzymanie minus 4? To mi teraz to liczy utrzymanie mieszczucha? Ej, dziwne to trochę. Tu jest klif. To co, ja tędy nie przejdę, a ten tu muszę się ustawić. A to i tak nie mogę. Czyli tu, o tu, nie, myślałem. O tu mogę, no. Ale to nie tym. To bym tak, tego, a tego już tu już nie mogę, come on! To jest dziwne. Kurde, ciężko będzie bez żadnych tych łuczników moich. Czy markabat, no czegokolwiek takiego. O, jaki wjazd! Wow. Wow, zabił mi. O, czekajcie, a jak tam nieśmiertelny sobie z nimi poradzi? Bardzo dobrze sobie poradzi, ale trzeba go stąd zabrać. Żeby innych móc. O właśnie, z góry... To była ta gocka? Tak, żebym to pocisnął? No! To było dobre! Masz tam jeszcze takie? A, nie rozwinął tych skrzydeł. Czekajcie, jak ja tu wejdę... A nie, bo on sam tu stoi, dlatego... Czekajcie, czekajcie, ja tam idę od tyłu. Idę od tyłu... Rydwan. Jeden, drugi, wjeżdżamy tam od tyłu, to zawsze jest dobry pomysł. To ranny, to ona czuja, nawabia, znaczy się, nawabia. I mamy jeszcze dwie takie przyzwoite jednostki. O właśnie, które chciałbym ustawić tu i tu. I potem będziemy przestawiać. Czy stąd mogę zaatakować? No niezbyt. No i niestety, nie mam łuczników, to ja tutaj nic nie zrobię. Pozwolę się walić przez te mury. Mam premię do obrony, to jest zawsze dobre. Tylko, że te kusze trzeba ubić. Ja pierdziule! O, jest! Tylko widzimy, szanowni państwo, że to wcale go tak nie boli. Kusznik jest potęgą. O kurde. No to jest konik, ten to zginie pewnie. Czy ja go poświęcę, żeby ratować tego miecznika? Chyba tak. Chyba go poświęcę.
możemy się zamienić, panie kolego sympatyczny, jakbyś tak, ty se przeszedł na przykład tu, a ciebie, o tak, dobra. Rewelacja, koniec rundy. No i konik, tak, po koniku. Po co? To było bardzo nieładne. A to jest bardzo wytrzymałe. Ej, teraz to trzeba wyjść, żeby to zblokować. Okej, da się to zrobić. Obywatel. Ty zabije mi potem kolejnym atakiem tego. Podprowadzić jeszcze jeden rydwan. Albo ty mi też spróbować. Ojejku, tu mam tego jeszcze, trzeba go też zabrać, absolutnie. O, chodź, ty jesteś bardzo potrzebny, no bo ten też ledwo zipie. Jest sens tak atakować? Jak tak nie zaatak... A, mogłem tu wejść w sumie. To było lepszym pomysłem. No dobra, spróbujmy tak zrobić. Nie, to potem tu nie wejdę. Oj, tu się trzeba będzie zamieniać w tej weftę. A, kurczę. Spoko. Dokąd zmierzacie? A, aż dotąd mogą. Świetnie, fantastycznie. Wy podobnie, mam nadzieję. Świetnie, fantastycznie. Ile wy kosztujecie? Dobra, kupię tych jednych. Tam strasznie dużo tego. Miałbym wtedy dwie czwórki. Czyli tak, jedną poczwórną armię. To by była druga armia poczwórna Markabat. I czterech mieszczuchów. A tu? A tutaj to, co się zrobi, wyślę na front. No dobra. Welcome. Let us speak honestly with each other. Okej. Okej. Na razie tam nie klikamy. Dobra. Spoko. Coś tam się dowiedzieliśmy? No niezbyt dużo. Ale że są jakieś roszczenia. No i że bitew jest tutaj zdecydowanie zbyt wiele. Proszę mnie nie atakować. Mogłem w tej turze znów pokój zaproponować. Zblokowane. Armia toczy bitwę. O, czyli co, ja będę z całą tą trójką? Bo miał być taki feature, że sojusznicy mieli w kupie walczyć. Ja pierdziule, i co ja z nim? To miało być, to już jest, czy dopiero ma być? Ma być chyba. To nie wiem, co tu się dzieje. Ale dobrze nie, to nie wygląda. Te kurde, pojawiło się coś nowego. Nieśmiertelnego mi prawie ubili. Ty no zabili mi, kurde! Tego gnoja zabić, bo on tu będzie mnie strzelał, a ci tu nawet nie wiadą. Dobra, co się stanie, jak oni tu niczego nie zrobią? Przegrają tę bitwę, prawda? A, strefa kontroli w taki głupi sposób w tej grze działa. To by trzeba było jakoś zabić, tylko pytanie, kurde, jak? W ten sposób na wariata lecieć? No trzeba chyba zaryzykować takie układy. Ale ten będzie mnie tu strasznie karcił. Wszystkie rydwany pójdą z dymem w tej bitwie, a to wychodzi. Tylko ja i tak go potem przecież nie skrzywdzę, no bo jak, czym? Będzie mnie pyrgał tamten pewnie. Dobra, chyba go poświęcę w razie czego. Ustawmy go tutaj. Tego to łatwo zabiją. O kurde, kolejna ciężka bitwa. No i właśnie. W
tym jest problem. A, patrzcie. O kurde. Ojejku, już mi tutaj prawie nic nie zostało. Jakbym go jeszcze zabił, to bym się tak pobawił. Nieśmiertelnego to muszę odbudować na pewno. To sobie daruję, bo już widzimy, że już nie daje rady. Ledwo zipią. Dobra, im dłużej to trwa, tym dla mnie lepiej. No tu chyba trzeba będzie go zrobić. O Jezu, tylko ile tu mi ludzi się marnuje, że się tak wyrażę. Okej. Czyli tego jednego weźmy, tego, o, tego wariata. Pójdźmy tu na front. O, ten sposób. Dobra, idziesz? Nie, nie ruszył się oczywiście. No chodź! Chodź, chodź, chodź. Tu jeszcze dołączymy. Prawy, lewy, prawy, lewy. Trzeba zawsze zgadnąć. Ale się udało, dobra. Tutaj... no mamy tę czwórkę, tak jak chciałem. Czyli łącznie 12 chyba będzie. No, tutaj wydaje się, że jest przewaga. Ale wcale nie muszę... Chociaż nie, chcę chyba się bić. Tak, póki nie przyjdą jakieś inne dziady. Czyli wypad robimy. Bitwa ręczna. I kolejny odcinek same bitwy. Masakra. Nie podoba mi się to w ogóle. Kompletnie. Dobra, markę baty. Jedna tu. Druga tu. No chyba niezbyt. Te dwie tu. Tu. I tu. Słusznie. Tylko, że wsiury już tak trochę... Trochę nie bardzo. Ten to szczególnie. Szczególnie nie bardzo. Skitraj się. I takie ustawienie może być. Cóż to do nas przyszło? Takie złe rzeczy. Co my tu jeszcze mamy? O, oczywiście, że trzeba wziąć. Że tu nas mogą, kurde, o, albo tu zostaniemy. Tak, tak zróbmy. O Boże, czy... A, bo tam rzeka, nie zauważyłem. Nie zauważyłem tej rzeki. Tego trzeba poharatać. Ile się da. Ten już strzelił, ale tylko, że mogę się nim ruszyć. Tamtym nie mogę się ruszyć. I to jest niestety chłopek taki zwykły. Jego to będzie bolało, aczkolwiek nie tak strasznie, jak się spodziewałem. To okej. Czyli tak, ciebie odsuniemy, a tym za tak nie zabije? Ty, on tu stoi, ten jeden, kurde? Nie, dobra. Tak to trochę wyglądało. Dobra, nie chcę zbytnio ranić tych jednostek, bo tu jest kolejna armia. Na tym polega, kurczę, dramat. To i nawet tego cofnę. Mogę tylko tych ranić, bo oni chyba się odnowią. Nawet w tej samej turze, w kolejnej bitwie. Zobaczymy. O kurde. Marka baty oberwały. Chłopek oberwał, czyli zgodnie z planem. To okej. Nie, tutaj markabaty się tym zajmą. Pyk, pyk, pyk i pyk. No te markabaty też już nie dają tak rady w porównaniu do tych kuszników. No to nawet nie ma co porównywać. Co? Ta jednostka, to już były wszystkie ataki? To słabo wyszło. Nawet śmiem twierdzić, że bardzo słabo wyszło. I on to jeszcze przeżyje? Come on.
To już go trzeba chyba... No nie. To są żarty. Masakra. Jejku, jakie ranne. Teraz co, ci dwaj zginą? Nie. No, trzeba go wystawić. Ale nie atakować. Myślę, że nie ma sensu atakować. Bo tak jak mówię, jak najwięcej zdrowia muszę mi te jednostki zachować. No kurczę, spryciarz. Ojejku, Markabata! Zabił? Obywatela. A te gnojki. A to gnojki. No weź go, kurde, ubij. No jakie to cholerstwo wytrzymałe. Schowajmy. Nie, no dajcie spokój. No trochę mnie to zaboli. Dobra, ale pora to kończyć, kurde, mordę jeża. Zwycięstwo mamy. No właśnie. I co? I bitka, tak? Ojejku. O, nawet nie mogę, bo jest bitka. Nie, no męczy mnie ta gra niemiłosiernie. I ten jeden ucik gnoi. So tell me, how are you today? Kosztuje to, nie? What fresh hell do you bring this time? Też kosztuje. I tak by się nie zgodził. Nie no, źle to wygląda. I to ciągle jest ta sama tura chyba, tak? To jest, szanowni państwo, jakaś masakra. No. O kurde, to jedna tura będzie w jednym odcinku. I oni mnie tu jeszcze w ośmiu atakują. No to przecież nie dam rady. Co to jest w ogóle? Tym jednym nie wejdzie do miasta, ale resztą wejdzie. I to mnie będzie orać. Ojejku. No jest też opcja, żeby się poddać, dać się zwasalizować, albo płacić. Reparacje za łaskę. Żeby nie stracić jednostek, poddać się zanim stracę jednostki. No ale kurde, ja nie wiem jak to dokładnie działa. Dobra, jeszcze spróbujmy. Z utraconych własnych jednostek mam minus 8, come on, i właśnie będą kolejne. Aha, tylko że musiałbym coś przekazać. O! To niezbyt. I on nie może tego wziąć, patrzcie, bo też nie ma. A reparacje ile wynoszą? Dwa koła. Things change. No kurczę. O, czekajcie, czekajcie, to nie jest w bitwie. Ej, kurde, to mnie też oszukali. To ja muszę wytrzymać jedną rundę. To ja tutaj walczę tą piątką? Nie, no kurde, come on. No tak. Ach, ta gra to naprawdę potrafi takie. No czemu to tak to działa? Fatalnie. Trochę w tym nie farta, że to pole bitwy tak wygląda.
Bardzo źle to wyszło, szanowni państwo. Na tym polu, co ja mam na tym polu? Ufortyfikowane miasto. No i tak mnie tu przeorają pewnie. Tu też będą mogli wjeżdżać. Aha, bo ta marka bata gdzieś tu jest, tu jest. Dobra. Nie no, chociaż to chciałem tu. Tych też nie mam gdzie ustawić. Będę musiał to stąd zabrać. Tylko kiedy? I to mi zrobi rzeź. O, a może nie, a może nie. Kurde, dwie są takie. A już mi jednego zabili, kurde. Bo nie miałem gdzie go ustawić. Ile to zaboli? 15? 20? Ojejku, jak mi gardło dopadło. No nie, nie mam gdzie go ustawić. Chociaż jakby zginął w bitwie, to by złe nie było. Ale mnie gardziołko zaczęło nawalać. Muszę przetrzymać tę jedną rundę, taką całą, jedną turę. Wtedy dołączę tamte jednostki i lepiej będzie. Tego absolutnie trzeba zabić. Tylko że przeżyje niestety. Kurczę. Pozwolę się tu zaatakować. Wolałbym nie. Czy on tu wejdzie tak łatwo? Kurde, może wejść. Dobra, jeszcze musimy tu wytrzymać. Dobra, nie zrobił mi jakiejś wielkiej krzywdy, spokojnie. Ten tutaj nieśmiertelny musi wytrzymać. Jeden z drugim. Dobra, nawet nieźle to wygląda. O, ładnie chłopaki dali radę. Bardzo ładnie nawet. Jestem z was dumny. Tamto odpuścimy. To spróbujemy ubić. Okej. No nie. No to jest takie potężna jednostka, dobra. Tak czy siak może być. O, dobrze. Dobrze, kurde. W następnej rundzie to tutaj dojdzie. Okej. Nowe się zrobi. Tylko że tu jeszcze teraz. A nie, dobra, to też ta sama. Niby runda. Ale tutaj też wygląda to źle. Ci zmierzają na pomoc. Tu się zrobi, zostawiamy. Znowu nie wiem, co ja straciłem. Znowu musiałbym naprawiać chyba. O, marka baty. Zabili mi marka batę jakąś? No nie wiem, w przerwie sobie to ogarnę, ale to jest masakra. Wybrano kulturę. Żeby chociaż ten pokój między tymi poszczególnymi wojnami mógł trwać trochę dłużej, a nie to taki pi razy drzwi, 5 tur i już znowu milion jednostek. To jest trochę szalone w tej grze. Ale tak to działa. Dobra, teraz się chyba możemy bawić ewentualnie. Zapraszamy bliżej. Co tutaj w ogóle jest? Tu już niczego nie ma. Jak z karabinu maszynowego.
Piękny widoczek. A, pozwolimy się mu zaatakować. Nie chcę tracić głupich jednostek. Nie chcę stracić zdrowia. Nawet 20 maksymalnie może być. Nie ma to sensu najmniejszego. To sobie jeszcze rozstawmy. Właśnie wejdźmy tu. Koniec rundy. No i co ty na to? Atakujesz coś, czy się zwiesiłeś? A, chyba już. Aha, bo oni nie mogą atakować. No, dobrze. Jeszcze? A dobra, zwycięstwo. A, dwie jednostki mi zabili. Dwóch tych obrońców mieszczuchów. O kurczę. I co, zaraz kolejna bitwa. Mam już dość, autentycznie. Dobra, to jest czwórka. I oni, kurde, 61. Dobra, na wszelki wypadek. To się zdąży wyleczyć wszystko. Tu. Co z tobą? Dobre pytanie. Chyba cię zostawimy. A to ewentualnie tu wyślemy. O. Będzie czym strzelać, kurde. Czekajcie. I oni też. Oho. Jej. Dobra, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Chodź, 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 drogi przyjacielu. O. Zastrzel tego gnojka. A ty jak tu wparujesz? O kurczę. O jajko. No to mu tu zejdzie troszkę. Z tym. Dobra. Powoli. Powoli. Nie ma to sensu. Marka Bata musi tu przybyć, a ci muszą wytrzymać jakoś. Nie wiem, kurde, jak, ale jakoś muszą. Żeby mój przeżył. No tak, dobra. Trzeba tak to zrobić. Tylko przeżyj. Dobrze. O, właśnie, o to, albo nie, źle zrobiłem, trzeba było, a, przecież mogę się tym ruszyć, no tak, o! Teraz zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Łap serdaczki, nieboraczki! Nieśmiertelny po ciebie idzie, gnoju jeden. A się schowaj troszkę. Ojejku, to już. Kolejna runda przed nami, orzesz mordę. Masakra normalnie. Tylko żeby Sorą cicho siedział chociaż. Czyli co tu zrobić z tym? No dobra, miała być poczwórna armia, to niech będzie. Tylko pewnie gdzieś ją tu przestawimy. Tu jeszcze dwie jednostki. Tu jest trzy. Aha, bo tu się robi, tu się robi. Czyli to zabiorę i tam połączę i zostawię gdzieś na środku. Tak, to jest dobry plan. To jest dobry plan. Tak się wydaje. Głód w mieście Urkesz. No głód, kurde, bo tutaj co tu jest w ogóle? Tu w ogóle dziwne rzeczy się dzieją. O kurcze. Dopiero stąd będzie zasięg. A, bo tam było niżej, rzeczywiście. Macie rację, przyjaciele. Chodź, chodź, chodź. Możesz się przydać. Koniec rundy. Tak. O kurde, jeszcze zipie. Dobra, czy ty go już nie możesz, ja pierdolę. W końcu nim dojdę, rzeczywiście tak będzie. Ja się mogę skitrać, żeby mi nie oddawał. O kurde.
Jak on to zrobił? Przy to jest niżej jeszcze za wyższym. Czasem ta gra tak działa, te zasady są takie durnowate. Jak on miał mnie w zasięgu widzenia? Klif wyżej, a potem zejście niżej. To było dziwne autentycznie. Ilu mi tu ludzi umarło? Wielu. O kurde. Dobra, spokojnie. Pełen koszt. Nie szkoda nam oczywiście, bo to nasi wspaniali wojacy. Czemu oni tu stoją? Macie do nich dołączyć. Zaraz. Aha, bo tu mi się ta marka... W ogóle te rydwany straciłem wszystkie. O kurde. To wam powiem, że niezłe jaja. O wow. O wow. O wow. No dobra, w tej turze mnie paździerze nie zaatakowały, o dziwo. Potrzebuję twojej uwagi. Ciekawe, o co mu chodzi. No nie ma sensu kupować, bo splądrują autentycznie. Czy to ciągle chodzi o tę religię? Poważnie, żartujecie sobie ze mnie. Wydaje się, że żartują sobie ze mnie. Te marka baty są już słabe. Ja potrzebuję nauki. Gdzieś technologię naukową. Czekajcie, zobaczmy, bo tak. Ja robię tutaj jedną markabatę, a tu robię drugą markabatę i to jest komplet. Tak. Dwie. Tu jest komplet. Zaraz do niego dołączy ziomek, o tak. I tak, tu mam czwórkę, tu mam dwójkę. Okej, okay, i dwie się robią, dobrze. No dobrze, gdzie są te ranne? To jest to. Dobra. No to zobaczmy, co się jeszcze podzieje. Może... Nie, dobra, trzeba pobudować te wszystkie rzeczy. Nie chcę tu, gdzie mi gierko podpowiadasz. Chociaż nie, to nie jest taki głupi pomysł. A, żeby iść w tym kierunku, to ja wolę chyba tu, tak. I potem naukową, w jakim kierunku? W kierunku... tej kurde... O, może naukowe w kierunku lasu, a tutaj przemysłówki będę robił. Są te góry, góry to przemysł. Chociaż w lesie też. Dobra, ale naukowymi jednak pójdę w tym kierunku, tak. Zaraz, co ty robisz? Złoto. No tutaj w ogóle szału nie będzie, jak widzimy. No ale jakoś trzeba to miasto rozwinąć, no co poradzić. Aj, tylko że tu stabilność spada, to jeszcze wcześniej trzeba będzie o... Nawet przed tym, o tak to trzeba zrobić. No to jeszcze do kolejnej epoki nie wchodzimy, spokojnie jak na wojnie. Dobra, zróbmy tę kolejną turkę i kończymy odcinek. Szalony taki, zwycięstwo. No, Boże. Cieszy mnie to niezmiernie. No. Nie, kurde. Sorrow, ty dziadu jeden. Ej, kurde. No tak, bo tam jest 4 jednostki. Już trochę przeginam. Pałę. A jak będę chciał to dołączyć na przykład? To czy ja to chcę na pewno do tego, czy może jednak do tej Parsy? Bo, ale nie, to mam na wyżynie. Chociaż jakbym tutaj się połączył w tej Parsie, jak to z góry wygląda? Nie no, chciałem Memphis mieć wielkie i potężne. Dobra, do Memphis to dołączę. Tylko, że w Memphis mam... prawie komplet ludzi, chociaż nie, przemysłu... Dobra, spłukałem się przecież ogromnie. Ogromnie. Tutaj... No tu jest jeden obywatel nędzny taki.
Żeby to ratować? Nie, dobra, odpuszczę. Będę miał... Kurde, tylko co mi z tego... Co mi z tego żądania, jak ja nie chcę wojny? O, idzie. Idzie znowu paździerz. Dobra, zapraszam. Mam was gdzieś. A już się tych armii tutaj... Dobra, tu się schowam może. Tu się czuję bezpiecznie z takimi, no... Jako tako. Tu spokój. Tu mi się w ogóle bardzo nie podoba to wszystko. Niestety. Okej. Bo wertepy. Dróg tu potrzebuje takich ładnych, szybkich. I to musimy gdzieś... Gdzieś tu będziemy to trzymać chyba. Tylko czy stąd będę w stanie szybko się przemieścić tu? Tak trochę, kurde, niezbyt. Ale i tak droga, to droga. Dobra, czyli tak, tu się ustawiamy. To też... A chyba, żeby do miasta dać. No tak, do miasta, oczywiście. I w mieście. I tego zostawimy tu, czyli tego jednego też możemy dać do miasta. Dobra, chodź. Okej. No i będę się czuł w miarę bezpiecznie. Takie mam wrażenie, 42 minuty. Masakra, szanowni państwo, ale udało się jakoś to wytrzymać, także no nie będę narzekał. Aczkolwiek potrzebuję, kurde, kurz. A do kurz jeszcze, kurde, daleko. Tu. O jejku. W Memphis szybko jakaś nauka też. Dobra, popatrzę sobie w przerwie, gdzie to wszystko porobić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.